Cześć! Prezentację modeli Crossa na rok 2015 rozpoczęliśmy od modeli górskich, natomiast dzisiaj zdecydowanie przenosimy się w kierunku miejskim. Przed Wami Cross Reale 2015. Cross Reale jest modelem najwyższym w ofercie rowerów miejskich, w związku z czym zdecydowanie można od niego wymagać najwięcej. Jest rowerem, który łączy w sobie cechy klasycznych mieszczuchów z nowoczesnością. Przejdźmy do tego, w czym to tak naprawdę się objawia. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o elementy klasyczne, to chodzi nam tutaj o wygląd tego roweru. Ma bardzo ładne, łagodne linie ramy, jak i elementów wyposażenia, a przy tym kluczowe elementy, takie jak rama, zostaje wykonane z aluminium, więc rower jest stylowy, a przy tym lekki. Waga w rowerach miejskich jest rzeczą niebagatelną. Co prawda przyzwyczailiśmy się do klasycznych holenderek wykonanych ze stali, które co prawda ładne i naprawdę stylowe, to jednak kiedy potrzeba wynieść je na szóste piętro bez windy, naprawdę jest to problem. Dlatego jeżeli rower może wyglądać jak klasyczny, a przy tym jest wykonany z aluminium, to zdecydowanie warto się nim zainteresować. Jednak nowoczesność to nie tylko materiały. Przede wszystkim chodzi o technologię, którą zastosowano w tym rowerze. Chociaż nie rzuca się to na pierwszy rzut oka, to model ten wyposażono w siedmiobiegową przekładnię Shimano Nexus, ukrytą w tylnej piaście. To bardzo elastyczna przerzutka. Pozwala ona z łatwością dobrać przełożenie, niezależnie od tego, czy poruszamy się w naprawdę płaskim otoczeniu, czy na przykład nasza okolica jest bardziej pagórkowata. Przerzutki typu Nexus są bardzo bezobsługowe, trudno w nich coś uszkodzić, gdyż siłą rzeczy nic praktycznie nie wystaje, a zmiana biegów odbywa się przy pomocy obrotowej manetki, którą bez problemu obsłuży każdy. Czego jeszcze oprócz wyglądu oczekujemy od rowerów miejskich? Przede wszystkim wygody. W końcu nie jest to rower służący do jazdy sportowej, a mający nam ułatwić codzienne podróże do pracy czy szkoły. W związku z tym rama w rowerze Cross Reale 2015 została specjalnie wyprofilowana. Ułatwia zajęcie wyprostowanej pozycji za kierownicą. Taka pozycja nie obciąża kręgosłupa ani nadgarstków, więc nawet na dłuższym dystansie nie odczujemy specjalnego dyskomfortu. W wyposażeniu seryjnym tego modelu znalazły się m.in. pełne błotniki, które chronią przed złą pogodą, osłona napędu, która uniemożliwia pobrudzenie się np. o łańcuch, tudzież wkręcenie w niego spodni czy spódnicy. Mamy tutaj również wiklinowy kosz na kierownicę wyposażony w system szybkiego demontażu typu klik. Mamy podpórkę, mamy oświetlenie, które zasilane jest z prądnicy w przedniej piaście. To fajne rozwiązanie, gdyż nie generuje oporów, w związku z czym prąd do światła mamy zawsze dostępny. Wpływ na komfort jazdy mają też takie elementy jak siodło. W modelu Cross Reale jest ono bardzo szerokie, żelowe i zapewnia naprawdę wygodne podparcie. Wyposażono ten model również w ergonomiczne chwyty kierownicy. Czy Cross Reale to dobry wybór? Naszym zdaniem zdecydowanie tak. Ten rower bardzo mocno poszerza ofertę producenta od zeszłego roku. Jest świetnym wyborem dla osób, które lubią rowery stylowe, a przy tym nie chcą rezygnować z wszystkiego tego, czego daje im nowoczesna technologia, jaką od ładnych kilku sezonów obserwujemy w rowerach.